Halo, Kitty? A gdzie jesteś ty i Mary? Nie widzę was tutaj na treningu. Jak to nie będzie was na treningu? A w szkole też? Dziewczyny, wszystko okej? Zaczyna się, no gdzie one są? Maskotko Diana teraz będzie w złym nastroju. Dziewczyny, mam już dosyć waszej nieobecności. To naprawdę irytujące. Jana, Mary i Kitty dzisiaj nie będzie. Ani na treningu, ani w szkole. Dobra, Diana, Mary i Kitty nie będzie. Dobra, dziewczyny, cześć. Nie chcę słuchać żadnych wyjaśnień. No to jak, Nat? Dzisiaj będziemy trenować razem, bo dziewczyny opuściły trening. No dobrze, Diana, to razem potrenujemy. Jest nas trzech, zawsze z wami jestem. Dziewczyny, w czym problem? Mogę zastąpić Mary albo Kitty? Jeszcze nie zapomniałam, jak się biega i skacze. Och, Jana, posłuchaj, a zastąpisz je również na konkursach? Na treningach muszą być ci, którzy są w zespole. Dobra, maskotko Nat, zaczynamy! Raz, dwa, trzy! Wygrana! Dobra, Jana, nie trać nadziei. Może kiedyś wrócisz do drużyny cheerleaderek. Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Diana, to nie trening, to porażka. Nat okropnie skacze. Maskotko, widziałam. Nat, w czym problem? Diana, bluzka mi się podnosi. Nat, mówiłam ci już milion razy, że musisz nosić topę na trening pod takimi bluzkami, żebyś mogła spokojnie ruszać rękami. Jeszcze raz. Dobra, Diana, następnym razem założę top. Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Uff. To nie trening, to kompletna porażka. Pilnie potrzebuję wakacji. Jestem już zmęczona tym rokiem szkolnym. Diana, nie martw się. Możesz na mnie liczyć. Mogę zastąpić twoje wagarowiczki. Ech, dziękuję, Jana. Dobra, dziewczyny, mój mózg potrzebuje wakacji. Pilnie potrzebuję wakacji. Diana, do wakacji zostało aż 2,5 miesiąca. Diana, przepraszam za ten top. Dobra, Nat, zapomnijmy o tym. 2,5 miesiąca, jak ja to wytrzymam? Nie chcecie się ze mną pożegnać, dziewczyny? Och, maskotko, dzisiaj nie będzie treningu, możesz się przebrać. Na następny trening będziemy bardziej zorganizowane. Papa, maskotko! Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu lepiej się zorganizujemy, bo inaczej już nie będzie króliczków. Widzicie, jaki mam plecak? Sobie też musicie takie zamówić. A to niby czemu? Widziałaś? Króliczki mają wszystko króliczkowe, a my musimy mieć wszystko w żaby. Dziewczyny, patrzcie, chyba Kev podbija do pizzy. Tak, Aisa dzisiaj nie ma, a Kev chce darmową gorącą czekoladę. Dziewczyny, mam już dosyć tych chłopaków. Kev, jak się masz? Aisa dzisiaj nie ma, dlatego pracuję sama. Ile robię postępy? Pizza daje mi darmową czekoladę, właśnie to chcieliście usłyszeć? Wiedziałyśmy, Kev! Cześć, Kev! Gorącą czekoladę, proszę! Dima, co mam teraz zrobić? Sołata, chciałaś spodnie, je kupiłem. W czym problem? Nie są do zwrotu. Dima, a ty co? Są na mnie za duże, nie pasują na mnie w talii. Zobacz na to! Kev, kup Karinie te spodnie, 17 tysięcy, będzie w szoku. Nie, Sołata, Karinie dobrze bez takich spodni. No nie, ma spodnie za 17 tysięcy, a chce latę za darmo. Dima, słyszałeś? 17 tysięcy w błoto. Te spodnie są za duże. Powiedziałem, przymierz, ale nie jesteś zbyt leniwa. Zielona, sprzedajesz ubrania? Żaby, spodnie, nienoszone. Dopiero je dzisiaj kupiłam. Będą na was w sam raz. 17 tysięcy, potrzebuję pieniędzy. A rachunek masz? A co, nie wierzysz? Nie jestem skąpy. To jest cena. Patrzcie, 17,5 tysiąca, ale daję zniżkę, tylko 17. A niech to, te spodnie są naprawdę fajne. No widzę. Dobra, zielona, daj mi te spodnie, przymierzę je. Co? Masz tyle kasy? No jasne, będą pasować. Zobacz, jak się rozciągają. Będą idealne. Zielona, sama przymierzę i sama zdecyduje, czy są dobre, czy nie. Przymierz i już, będziemy wiedzieć, czy pasują. Może ktoś inny kupi najwyżej. A niech to, nie rozciągają się. Naprawdę się rozciągają, pomogę ci. Poczekaj, trochę je podciągnę. Cześć, uczniowie. A to co, żaby urządziły sobie tutaj nową przebieralnię, czy co? Koszykarze, pomóżcie mi założyć te spodnie, 17 tysięcy! One są na mnie za małe, zdejmij mi te spodnie. O Boże, Sołata. Słuchaj, Dima, jak jesteś taki bogaty, to czemu nie kupisz nowych spodni zielonej? Blondy, cicho. Nie jedzie wam trening. Spodnie nie wejdą. Pizza, kakao dla nas. Nie rozumiem, czy koszykarze się ze mnie naśmiewali? Czego nie rozumiesz? To jak, kupujesz? Nie, zdejmij spodnie. A niech to. No dobra, dziewczyny, chodźmy.
a po szkole zorganizujemy sobie postny dzień. Diana, co to ma być? Diana, nauczyciel Mike nie pozwoli ci na taki wygląd. Dziewczyny, a co jest nie tak z moim wyglądem? Moim zdaniem wszystko jest okej. Spodnie i top. Czuję się, jakbym była już na wakacjach. Diana, nie, lepiej się przebierz. Diana, wiesz, że nauczyciel Mike może zadzwonić do twoich rodziców. Cześć, buntowniczki, cheerleaderki. Albo jak wam tam? Diana, wszystko będzie dobrze. Przegrywy, cześć. Czemu przyszłyście do naszej szatni? Jesteśmy buntowniczkami. Cheerleaderkami. Dziewczyny, wakacje się zbliżają, a my zbieramy zespół. Tak, drużynę harcerską. Dziewczyny, nie tylko my marzymy o wakacjach. Dziewczyny, my nie chcemy być harcerkami. Nie chcemy, żeby nas gryzły komary. Z dziewczynami jedziemy w najlepsze miejsca w czasie tych wakacji. Widzisz, Gigi, mówiłam ci, że nie ma sensu tu przychodzić. Tu nie ma harcerek. Cheerleaderki, zastanówcie się, zaprosimy koszykarzy, nasi chłopcy będą. Będzie fajnie. Gigi, może będziesz się dobrze bawić w drużynie harcerskiej, ale my z dziewczynami spędzimy czas w inny sposób. Jesteśmy cheerleaderkami, nie zapominajcie o tym. I buntowniczkami. Julia, i co teraz? W naszej drużynie harcerskiej będą tylko nasi chłopcy i my? Gigi, chyba tak, bo ta szkolna elita nie pójdzie do drużyny harcerskiej. Nie, Julia. No weź, chodźmy zapytać koszykarzy. O, siema, macie może długopis z niebieskim wkładem? Słyszałeś, on potrzebuje niebieskiego długopisu. A czemu chodzisz po naszej szkole w panterce? Nie chodzę, tylko się prezentuję. A po drugie, ona jest z najnowszej kolekcji. Nic nie rozumiecie. Czemu mnie dotykasz po ramieniu swoimi łapciami? Wiesz, kim jesteśmy? Wiem, przegrańcy tej szkoły. Mia, na razie uważnie mnie słuchaj. I rób to, co ci mówię. Dobra. Nie rozumiem, a co to ma być? Oni przycisnęli twojego Ryana do szafek. Jacy przegrańcy? Bejsboliści. Nawet nie wiedziałeś, jak gramy w bejsbol. To gdzie macie swoje kije, bejsboliści? Tutaj. A mój jest w drugiej szafce, mam ci pokazać. To czego ode mnie chcecie? Ja mam swoją kurtkę w panterkę, a wy swoje kije. Każdy ma coś swojego. O, każdy ma coś swojego. To pogadajmy. Nie rozumiem, chłopaki, co się tutaj dzieje? Co przegrywy? Fajnie tak przyciskać kogoś do szafek? Pomyśl lepiej o tym, że te dwa klocki przycisnęły mnie do szafek, bo noszę panterkę. Nic nie zrobiliśmy. Posłuchajcie mnie! Trzymajcie się z daleka od mojego Ryana! Tak, przegrywy, wynoście się stąd, inaczej wam pokażę, co potrafię. I... Dobra, już, masz szczęście, lamparciku. Pogadamy na kolejnej przerwie! Laila, jak oni są wychowani? Oni są niewychowani, Ryan! To przegrywy! Przegrywy! Nie bądź taki jak oni! Widzieliście, jak przestraszyli się mojej techniki? Tak, Mia, przestraszyli się twojej techniki! Na czym stanęliśmy? Na tym, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami! Serio? Najlepsze przyjaciółki? Tak, Ryan! I będzie mi dawać rzeczy z butiku na raty! Fajnie jest mieć kasę, chłopaki! Ta, Oreo i latte, jest pysznie! I co, Max, Mary nie napisała? Nie, jeszcze nie napisała. Nieważne, nie martwcie się, niedługo wrócą. Najważniejsze to działać zgodnie z planem. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się twój plan. No dawaj, Sophie, jesteś nowa, koszykarze na pewno cię polubią. Powiedz im, chłopaki, proszę, postawcie żabom latę. A czemu ja? A kto my? W nas się już nie zakochają. Posłuchaj, Sophie, chcesz być żabą czy przegrywem? Idź i zapytaj. Spróbuję, mam nadzieję, że nie odmówią. Chłopaki... Czego? Ehem, koszykarze, to jest nasz stół. Wszystko rozumiem, tęsknicie za cheerleaderkami. Ale nie musicie ogrzewać naszych krzeseł pośladkami. Rezygnuję. Dziewczyny, tak pięknie dzisiaj wyglądacie. Zwłaszcza ty, Diana. A gdzie moja kochana Mary? I Kitty. Wasze Mary i Kitty poszły na wagary. Dzisiaj ich nie ma. Liczę do trzech. Pozwolicie nam usiąść? Oczywiście, dziewczyny. Siadajcie. Dziękujemy, koszykarze. Słuchaj, Smile, po co to przedstawienie? Żaby długo będę na was czekał na dodatkowej lekcji, Diana? Witaj, nauczycielu Mike. Proszę, wytłumacz koszykarzom, że nie fajnie jest zajmować miejsca innym. My, proszę pana, my tu nic nie robimy. Żaby, proszę do klasy. Diana, a to co? Co to za wygląd? O, nauczycielu Mike, wiedziałam, że zapytasz. To tylko top i spodnie. Dobra, Diana, umówmy się tak. Ja nie dzwonię do twoich rodziców, a ty się przebierasz. Pożyczę ci kurtkę. Nauczycielu Mike, mówisz poważnie? Co to za przedszkole? Proszę, przebierz się. Sprawdzę to na kolejnej przerwie. Nauczycielu Mike, chcę już wakacje. Będziesz miała wakacje, tylko się przebierz.
Nie no, dziewczyny, czy to jakiś żart? Nie mogę nosić tego, co lubię. Nie no, on był szczery. Obal się, Smile. Co zamawiacie? No dobra, ja sobie idę. Jolo, ty jeszcze. Okej. Kev, co mam zrobić? Co zrobić z tą sałatą? Mam dość jej spodni. Nie kupuj jej nic, niczego. Nie chciałem jej kupić tych spodni, sama je kupiła. Miała mój plecak na plecach. Nie no, to twój problem, dajesz sałacie torbę z pieniędzmi. Dziewczyny, kupicie proszę, tylko 17 tysięcy, na mnie są za duże, na was będą dobre. Zielona, że niby jesteśmy grubsze niż ty? Zielona, przykro mi, ale nie nosimy czerwonego. To nie jest nasz kolor. Nie są czerwone, jak je odwrócisz, zmienią się na niebieskie. Niebieskie, czerwone, teraz lepiej? Zielona, rozmawiamy tutaj, idź ze swoimi spodniami. Wiesz co, Diana? Dima kupił mi te spodnie za 17 tysięcy. Dziewczyny, jestem naprawdę zmęczona. A może teraz spędzimy razem wakacje? Jak to wakacje? Teraz jest rok szkolny. Diana, o czym ty mówisz? Chłopaki, o jakich wakacjach mowa? Słuchaj po prostu. Słucham. Dziewczyny, weźmiemy tydzień wolnego od szkoły i gdzieś polecimy. Na przykład na Malediwy. Niektórzy po prostu opuszczają szkołę, a my chociaż odpoczniemy. Malediwy? Chcemy! No to świetnie, to czemu tutaj siedzimy? Zaraz zamawiam bilety i wracam do domu, żeby pakować walizki. A niech to, rozbolał mnie brzuch. Jana, ciebie boli brzuch, a ja mam gruby tyłek. Mam nadzieję, że uda mi się kupić strój kąpielowy. Słyszałeście? Biorą urlop i jadą na wakacje. Co można myśli? To niemożliwe. Króliczki mogą wszystko. No dobra, dziewczyny, idziemy. Smajlik, daj to nauczycielowi Majkowi. A one dokąd? Pozwolimy im wyjść? Nie, nie pozwalamy nikomu iść. Chłopaki, chodźcie. Dziewczyny, widziałyście wzrok koszykarzy? Byli zaskoczeni. No to co, dziewczyny? Malediwy na nas czekają. Dziewczyny, mam nadzieję, że nauczyciel Mike nas zrozumie i nam wybaczy. W końcu jedziemy na wakacje. Przygotowałam już kostiumy, w których polecimy. Jana, ten jest twój, ten mój, a ten twój, Nat. Wow, uwielbiam pomarańczowy. No dobra, przebieramy się i ruszamy w drogę. Przebierzmy się. Tylko spróbuj nas zdradzić. Bonia, Teddy, cii. No dobra, dziewczyny, to jakie będzie nasze hasło przewodnie nieplanowanych wakacji? Niezapomniane wakacje buntowniczek! No dobra, dziewczyny, bezpiecznej podróży! Tak! Stop, dziewczyny, a może posiedzimy przed podróżą? I Jana, będziemy siedzieć w samolocie. Co jest w tej walizce? Jana, jak to co? 100 strojów kąpielowych. Na każdy dzień musimy mieć nowe, żeby robić zdjęcia i kręcić filmiki. To jest takie ciężkie. Uff. No co, dziewczyny, na tych wakacjach opublikujemy mnóstwo zdjęć i zrobimy wiele stories. Tak, dziewczyny, że wasi koszykarze będą zaskoczeni. Wasi? Mary i Kitty tutaj nie ma. Słyszeliście to? No to co, chodźmy. Musisz powstrzymać Dianę, to Mary i Kitty też nie polecą. Dziewczyny, a to po to, żebyśmy w samolocie pachniały najlepiej. Mua! Daleko jedziecie? Co, Diana, zdecydowałaś sobie zrobić wakacje? Smile? Co oni tu robią? Przecież zostali w szkolnej kawiarni. Radzę ci rozpakować walizki. I to szybko. Pozadzwonimy do nauczyciela Majka. Chłopaki, jesteśmy już wami zmęczone. Czy chcecie nam wszystko zepsuć? Diana, Smajlik jest okropny. Od dawna to mówiłam. Nie, nie, dziewczyny. Jak chcecie sobie zorganizować wakacje i pojechać tak, żeby nikt o nich nie wiedział, to nie. Ale my lecimy z wami. Mary i Kitty zabierzemy po drodze. Posłuchajcie, koszykarze, postanowiłyśmy wziąć urlop. I nie zepsujecie nam tego. Koszykarze, wynoście się stąd. I tylko spróbujcie komuś powiedzieć. Wynoście się, tak? Nagrajmy story. No jasne. Jesteśmy w domu Lady Diany, która postanowiła sobie zorganizować wakacje. Chociaż do wakacji jest 2,5 miesiąca. Jak pan zareaguje, nauczyciel Mike? Wiecie co, koszykarze? Nie wybaczymy wam tego. Co, zazdrościcie? Zazdrościcie? Chłopaki, nie jesteście prawdziwymi chłopakami. Tak, nie jesteśmy. Nigdzie nie jedziesz, Diana. Widzi pan, nauczyciel Mike? Powiedzieliśmy im, że nigdzie nie pojadą. Chłopaki, wynoście się stąd, szybko.
Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. A my z dziewczynami i tak zorganizujemy najfajniejsze wakacje. Koszykarze, wynoście się stąd! Tak, nie ma problemu. Nigdzie beze mnie nie pojedziesz, kochanie. No nie, jeszcze jutro będą mnie denerwować w szkole. A niech to. A co jest nie tak z moim wyglądem? Moim zdaniem wszystko jest okej. Raz, dwa, trzy. Dziewczyny, a co jest nie tak z moim wyglądem? Wszystko jest okej. Spodnie i top? No dobra, chodźmy. Nie no, zapomniałam. O, cześć załoga. O nie, o rany, no. Raz, dwa, trzy. O, cześć załoga, wy nie tu? No i znowu. Że co? Koszykarze, cześć. Wszystko rozumiem, ale to jest nasz stół. Rozumiem, tęsknicie za cheerleaderkami, ale nie musicie ogrzewać naszych stołków. Naszych... Nie pozwolimy im odejść. Chłopaki, idziemy. Wspomniałem telefon.